W tym roku, w zasadzie jutro, rozpoczynamy pierwsze od 3 lat regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego. Ta przerwa spowodowana była remontem tego obiektu, na którym się znajdujemy. To starostwo w połączeniu tam z różnymi z firmami, łącznie z miastem, odremontowali tutaj ten obiekt. No i próbujemy się w nim znaleźć. I też organizujemy właśnie w związku z tym pierwsze regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego. Przewidujemy rozpoczęcie regat w dniu jutrzejszym o godzinie 10 i potem o godzinie 11 rozpoczną się wyścigi już na wodzie. Również przewidujemy, że przyjadą do nas zawodnicy z Koszalina, ze Złocieńca, z Czaplinka. Też od dawna nie widzieliśmy tu zawodników z Czaplinka, a w tym roku będą. Przyjadą z Ustki, ze Szczecina. Także cała ta nasza okolica tutaj się zjedzie i planuję gdzieś tak około 40-50 zawodników będzie. Czyli zawodników będzie wielu. W jakich klasach będą się ścigać? Będą się ścigać w klasie Optymist grupa A i grupa B. Optymist dziewczęta, Laser, ISA 407 oraz Europa po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Znaczy w zasadzie tu jeszcze Europy nie rozgrywaliśmy, a w tym roku przyjadą zawodnicy z Europy. Znaczy klasa Europa. No i teraz powiedzmy jeszcze o szansach zawodników szczecineckich. Są dość mizerne, co tu dużo mówić. No, musimy na nowo odtworzyć jakby grupę zawodników, którzy w jakikolwiek sposób będą mogli regatować. No, w tej chwili mamy dwóch zawodników, Igor i Filip Środkowski. Oni pływali już wcześniej. Liczymy na to, że oni, może nie na pudle, ale w czołówce się zmieszczą. No i Monika Środkowska mamy na ISIE 407. Także zawody będą rozgrywane przez 2 dni. Kiedy będzie zakończenie? Zakończenie będzie w niedzielę o godzinie 15. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka na uroczyste otwarcie regat, które odbędzie się w sobotę o godzinie 10, no jak i również na obserwowanie regat, które będą w sobotę i w niedzielę na naszym jeziorze. Od wielu, wielu lat pierwsza impreza taka duża, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obserwowania i współuczestniczenia w regatach dla tych młodych ludzi, którzy próbują ścigać się na wodzie.